Ten dziwny skrót, który widzicie w tytule, to wcale nie przypadkowo wciśnięte znaki, ani nie jakaś literówka. To Bring Your Own Device. Model, w którym to pracownicy pracują na własnym sprzęcie, czy to na urządzeniach mobilnych, czy to na laptopach. W Polsce taki model może wydawać się dziwny, choć na Zachodzie jest bardzo popularny. Jednak w świecie, w którym wszyscy jesteśmy połączeni siecią kontaktów, w którym cały czas kontaktujemy się między sobą, coraz częściej jest tak, i widać to szczególnie w świecie mobile, że pracownicy korzystają ze swoich urządzeń i to, co mają na swoich urządzeniach, swoje własne aplikacje, swoje własne środowisko, system operacyjny, znają i lubią najbardziej. Dlatego wiele firm na Zachodzie wycofuje się z sytuacji, kiedy dostarczamy pracownikom taki sam model telefonu wszystkim naraz, wszystkich wdrażamy w ten sam sposób. Stosują formułę Bring Your Own Device. Ta formuła może się również rozwijać także w Polsce. Musicie o tym pamiętać, projektując aplikacje mobilne, że najprawdopodobniej tak właśnie będzie, że w wielu, wielu organizacjach to od tego, jaki telefon ma pracownik i w jaki sposób go używa, będzie zależało, czy aplikacja będzie skuteczna i czy proces szkoleniowy się w ogóle uda. Musicie też wziąć pod uwagę kilka sytuacji negatywnych związanych z Bring Your Own Device. Jedną z nich jest oczywiście to, co mrozi krew w żyłach wszystkim menadżerom IT. Otóż każdy przychodzi do pracy ze swoim własnym urządzeniem, które trzeba odpowiednio autoryzować, zabezpieczyć przed wyciekiem danych i wyposażyć w odpowiednie oprogramowanie, które musi posiadać licencję. No więc jak to może działać? Mój prywatny laptop w firmie, w której pracuję, ma zainstalowanego na przykład Office'a na licencji firmowej. Jest jeszcze bardzo wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi i pewnie jeszcze troszkę wody w Wiśle upłynie, zanim polskie firmy wykorzystają uroki takiego rozwiązania jak Bring Your Own Device, ale w przypadku wykorzystywania urządzeń mobilnych w pracy wydaje się to nieuniknione. Dlatego zachęcam Was jeszcze raz, abyście zastanowili się, jak to wygląda w Waszej organizacji i w jaki sposób możecie wykorzystać potencjał własnego sprzętu. To, co już macie i co możecie stosować i co stosuje się na co dzień, aby projektować ciekawe i wydajne materiały szkoleniowe w wersji mobile. Zapraszam.